Hej, witajcie. Dzisiaj druga paczka z serii Retail NBA Hoops 2013-14, karty NBA. Jedną taką paczkę już wcześniej otworzyłem, teraz pora na kolejną. Nie spodziewałem się po tych kartach, po tej wersji dystrybucyjnej, jakichś wyjątkowych szaleństw. Natomiast okazuje się, że w paczkach retail naprawdę sensownie w tym sezonie zamieszczono kombinacje kart bazowych i insertów. Nawet w wersjach hobby z poprzednich lat nie zdarzało się za często, a w retailu to już w ogóle nie było praktycznie mowy, żeby w każdej paczce wyjąć insert. A tutaj zupełnie sensownie to wygląda. Z jednej takiej paczki wyjąłem 8 bazówek i 2 inserty. Zobaczymy, co tym razem. Otwieramy i zaglądamy. Oczywiście opis tej kolekcji jest już na moim blogu od jakiegoś czasu, natomiast nie spotkałem się jeszcze, nie otwierałem paczek w retail wcześniej, więc mimo wszystko jest z tego całkiem sporo fanów. Alexi Szwed, Minnesota Timberwolves, Kirk Heinrich, Chicago Bulls. Tu będą inserty, więc ja sobie to przesunę. Już nawet widzę, że to nie jest jeden, ani nawet dwa. Podejrzewam, że trochę więcej. I fajnie. JJ Hickson, Denver Nuggets, DeJuan Blair, Dallas Mavericks. Oczywiście mam całkiem sporo kart na wymianę z tej serii, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę pisać. Na pewno nie będzie problemu. Wymieniam się głównie za moich graczy lub za jakieś fajne inserty. Chętnie też mogę się wymienić. Andre Iguodala, fantastyczny gracz MVP finałów z tego sezonu, finałów między Warriors i Cleveland. Emeka Okafor, już nie grający w Washington Wizards, ale tu jeszcze zdjęcie w barwach tego klubu. CJ McCollum to jest rookie, gracz Portland i kilka już mieliśmy. Teraz pora na inserty. Ale numer. Proszę. Auto. I to jeszcze numerowane. Do 100. No nie. Tego się na pewno nie spodziewałem. To są w ogóle wersje ekskluzywne dla retail, produkowane z czerwonymi obwódkami. I mamy tak. Mamy paralel Brandon Jennings z Detroit Pistons. Ten paralel wygląda zupełnie tak samo jak każda inna karta bazowa, znaczy ona ma taki sam tył, proszę bardzo. Natomiast z przodu ma wyraźną czerwoną obwódkę. Karty zwykłe bazowe oczywiście mają marginesy białe. Natomiast dalej mamy jeszcze Bradleya Beala, NBA Hoops Dreams, i to jest bardzo fajna sprawa, bo akurat lubię tego gracza. I uzupełnię sobie kolekcję. Mam kilka kart już, kilka insertów z tej podserii. One są całkiem fajne. To są młodzi, perspektywiczni gracze. I teraz to jest karta Erika Mardoka. Nie jest to jakiś wymiatający fachowiec, wybitny gracz. Natomiast jest to karta limitowana z auto, co prawda na stickerze, ale nie można marudzić, jak się wyciąga auto z pojedynczych paczek, i to jeszcze w wersji dystrybucyjnej, tej najtańszej, najbardziej popularnej retail. Super. Nieźle. Warto czasami poszukać czegoś ciekawego w paczkach właśnie z tego rodzaju. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Tu mieliśmy 10 kart, z czego oczywiście 7 kart bazowych, plus paralel Brandona Jenningsa, plus insert NBA Hoops Dreams z Bradleyem Bealem i auto Eric Mardok limit do 100 z Milwaukee Bucks. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.